cieszysz się życiem. Myślisz, że jest wspaniałe? Nie masz problemów, nie masz krzyża? Czy rzeczywiście? Okazuje się, że masz ich wiele. W domu, w pracy, w sąsiedztwie, nawet w swoim ciele nosisz krzyż. Idziesz przez życie. Nie rozumiesz niepowodzeń. To jest twój krzyż. Zapraszam na drogę krzyżową, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Tak łatwo wydać wyrok na podstawie poszlak, pomówień, fałszywych świadków. Łatwo krzyczeć: ukrzyżuj na krzyż. Jednak kiedy to ciebie dotyczy, jesteś oburzony. Jak można? Przecież to niesprawiedliwość, to zwykłe fałszerstwo. Jesteś sprawiedliwy. Jednak wydałeś wyrok. Wydałeś wyrok na mistrza, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jak często patrzysz na cudzy trud? Co wtedy myślisz o nim? O nich, tych utrudzonych? Naiwniacy? Być może patrzysz z pogardą, że trudzą się, że pracują. Oni pracują dla ciebie. Codziennie biorą swój ciężar, abyś mógł godnie żyć. Oto biorą za ciebie twój ciężar. Za ciebie biorą twój krzyż. Ty weź swój krzyż. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie tolerujesz spóźnienia. Chcesz, by wszystko układało się według Twojego zamysłu. Nie zawsze tak jest. Nie potrafisz nad tym zapanować. Pojawiają się potknięcia, opóźnienia. Musisz z tym żyć. Myślisz sobie: pierwszy raz, za chwilę będzie lepiej, już się to nie zdarzy. Myślisz, że tak będzie. Wszak znasz siebie, wiesz, na co cię stać. Jednak zdarza się upadek. Ten pierwszy i następny.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z poczuciem winy idziesz dalej. Nikt Ci nie współczuje. Wydaje Ci się, że jesteś osamotniony. Wydaje Ci się. Jest ktoś, kto Cię nie zostawia. Zawsze myśli o Tobie. Zawsze Cię wspomaga. Nie jesteś sam. Nawet jeśli świat zapomni o Tobie, nie jesteś sam. Zawsze czuwa nad Tobą Matka. Kiedy ostatnio spojrzałeś w jej oczy? Co one mówiły? Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jesteś zmęczony. Patrzysz w bezmyślne oczy. Może wzbudzisz czyjąś litość. Nic z tego. Wszyscy zabiegani, zapatrzeni w siebie, nie widzą Twego cierpienia. Idą dalej. Został wypchnięty z tłumu. Tłumu bezmyślnych gapiów. Stał się pośmiewiskiem. Wytykano go palcami. Posłusznie ruszył za Tobą, obciążony Twym krzyżem, nie rozumiał. Kiedyś zrozumie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie spodziewałeś się takiej postawy. Nie sądziłeś, że ktoś będzie Ci współczuł. Ona weszła z tłumu, skruszyła ludzką bezduszność, podeszła do Ciebie, bo zobaczyła coś szczególnego. Twoją godność, Twoje zmęczenie. Nie odeszła taka sama. Odeszła inna, przemieniona, obdarowana. Niosła w sobie Twój obraz. Niosła obraz Boga. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus drugi raz upada pod ciężarem krzyża. Uważasz, że nadal jesteś silny?
że nie potrzebujesz żadnej pomocy? Teraz już wiesz, nie jesteś herosem. Jesteś tylko człowiekiem, człowiekiem, który potrzebuje pomocy. Popatrz wokoło. Nie bój się spojrzeć na ludzi, którzy obok ciebie niosą krzyż, którzy upadają, którzy się podnoszą. Jezus jest obok ciebie. Również upadł, a jednak powstał. Idź za Jego przykładem. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Chciałeś być podziwiany przez ludzi. Chciałeś być pozdrawiany. Chciałeś. Jednak nie takich pozdrowień. Nie takiego podziwiania. Patrzysz na te kobiety, dziwisz się ich łzom, dziwisz się ich słowom. Spójrz jednak głębiej. Pozwól im dostrzec głębie, głębie życia, głębie codzienności, głębie grzechu. Pozwól im zapłakać. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 9. Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem. To już wyraz bezsilności. Nie dajesz rady, leżysz w prochu ziemi. Chcesz ogłosić kapitulację. Jednak to jeszcze nie koniec. Musisz się zebrać w sobie, musisz dalej iść, musisz dokonać dzieła. Skąd wziąć siły? Gdzie szukać natchnienia? Rozejrzyj się. Obok ciebie jest On, jedyny prawdziwy zwycięzca. Powstał. Idzie dalej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Gdzie szukać prawdy? Prawda jest w nas. Z niej rodzi się godność moja i Twoja. Choć zabiorą Ci wszystko, obedrą Cię z szat, to jednak możesz być zwycięski. Możesz zwyciężać, bo prawdziwa godność, bo tej godności nikt z ludzi nie daje i nikt jej nie może odebrać. Prawdziwa godność jest w Bogu. On uczynił nas swoimi dziećmi.
obdarzył nas godnością, któryś za nas cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Żeby dokończyć dzieła, oprawcy rzucają zmaltretowanym o drzewo krzyża. Przytwierdzają do drzewa hańby jak najszybciej, jak najtrwalej. Niech będzie ostrzeżeniem dla zbuntowanego świata. Niech wszyscy się zastanowią, zanim wystąpią przeciw. Jednak to nie koniec. To nie kres. Zaklinanie rzeczywistości nic nie zmieni. Będzie trzeba odpowiedzieć przed światem, przed historią. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ostatnie słowa. Pragnę, wykonało się. Triumf oprawców, ból bliskich. Musi jednak pozostać zaduma nad życiem, nad przemijaniem. Zatrzymaj się. Tak, jak zatrzymał się świat. Niech Twoje serce zadrży. Niech rozdzieli się na dwoje. Życie umarło. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Życie śmierci dokonuje się w naszych sercach. Z jej powodu cierpimy, rozrywamy szaty. Czasem staje się lekarstwem. On przykrywa całunem nasz ból, wlewa w serca nadzieję na nowe, na lepsze jutro. Zatrzymaj się. Daj czas czasowi. Niech on ci towarzyszy na drodze niepewności. Niech przemieni twoje serce. Niech wleje promyk nadziei. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja
14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kamień grobowy to kamień rozpaczy. Jednak staje się kamieniem nadziei, kamieniem zwycięstwa. Wystarczy czas, by zmienić wszystko. Wystarczy czas, a zmieni się perspektywa patrzenia na rzeczywistość. Jak niewiele potrzeba. Potrzeba tak wiele, aby zmiana nastąpiła w Twoim i moim sercu. Zatrzymaj się przy kamieniu. Posłuchaj. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ile zatrzymań, ile spotkań, ile refleksji. Wszystko potrzebne, wszystko ważne dla świata, dla człowieka, dla Ciebie. Jeszcze raz się zatrzymaj. Jeszcze spójrz wstecz, a potem możesz iść dalej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.